Razem z nami przed meczem derbowym ze Śląskiem Wrocław jest szkoleniowiec miedziowych Waldemar Fornalik. Panie trenerze, w pierwszym pytaniu chciałbym jeszcze na sekundkę powrócić do tematu meczu z Ruchem. Z pana perspektywy przez całą karierę, jak ważne jest zwycięstwo na inaugurację rozgrywek? No na pewno jest ważne, żeby dobrze zainaugurować sezon, aby wejść zwycięstwem. My to uczyniliśmy po, podkreślę to jeszcze raz, niełatwym meczu, gdzie okoliczności nam nie pomagały. Przypomnę nieuznane bramki, przypomnę, że przegrywaliśmy 0-1, a pomimo tego drużyna konsekwentnie dążyła najpierw do wyrównania, a później do zwycięstwa. Tym bardziej taka wygrana na pewno mobilizuje i dodaje otuchy. No właśnie, z czego jest pan bardziej zadowolony? Z tego, że koniec końców udało nam się zatrzymać te 3 punkty w Lubinie, czy właśnie z tej postawy ambitnej i z takiej dużej determinacji chłopaków, zwłaszcza w drugiej połowie? No i z jednego i z drugiego. Gdybyśmy nie mieli tych punktów, no to pewnie byłbym zadowolony z postawy, tak? A skoro przy tej postawie są też punkty, no to jest to, powiedzmy, podwójna radość, podwójna korzyść. Jak pan uważa, czy te derby, które rozegramy w sobotę, mogą być podobne do tego spotkania, które rozgrywaliśmy w rundzie wiosennej przeciwko Śląskowi Wrocław, czy jednak te zespoły już oba są inne? Zdecydowanie moim zdaniem nie powtórzy się nie tyle scenariusz, co sytuacja z tamtych derbów, w sensie takim, że to są już inne drużyny. Tak? Widzieliśmy, że Śląsk bardzo dobrze zaprezentował się w Kielcach. Widać, że drużyna ma chęć do gry, że drużyna dobrze funkcjonuje. No my też nie najgorzej funkcjonujemy, można powiedzieć, i dlatego spodziewamy się trudnego meczu, ale no myślę, że każda z tych drużyn zna swoją wartość i każda z tych drużyn będzie dążyła do zwycięstwa. Wczoraj do naszego zespołu dołączył nowy zawodnik, Sergiej Buleca. Już trenował wraz z całym zespołem. Jakie są pana pierwsze wrażenia odnośnie tego piłkarza? No na pewno potwierdza się to, co gdzieś widzieliśmy, gdzie oglądaliśmy, gdzie mieliśmy opinię na jego temat. No jest to zawodnik o wysokich umiejętnościach piłkarskich, który ma za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji Ukrainy. Ale oczywiście to nie jest tak, że przyjechał, wejdzie z marszu i będzie grał. No potrzebuje też adaptacji, aklimatyzacji, potrzebuje grania przede wszystkim, ale no oceniam jego umiejętności wysoko. To jeszcze na samo zakończenie chciałbym dopytać, jak wygląda nasza sytuacja zdrowotna. No w dalszym ciągu pod znakiem zapytania stoi występ Judisa, tak? Munoz odrabia zaległości treningowe, Mata też trenuje indywidualnie, także tu niewiele się zmieniło do poprzedniego meczu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.